Siemanko widzowie, trzeba trochę pootwierać, trochę pograć, bo jak wejdę w klub, to w sumie wejdę, pokażę wam. Wchodzę w klub, no i mam taki składzik. Nie, składzikiem gra się naprawdę fajnie, składzik znacie, wiadomo, ale jak patrzymy na foder, to jest tylko Lewandowski, jest Grifo, jest Verratti, no parę takich wyżej ocenionych kart, a reszta, no, kuleje, nie? Kuleje, nic tu nie ma, parę paczek mam już gotowych, więc trzeba po prostu podrasować trochę klubik, może wpadnie jakaś fajna karta RTTF, chciałbym Goreckę, to spróbowałbym jakoś pomieszać, na lewą pomoc wrzuciłbym Davisa, tu gdzieś dałbym Goreckę, może jakiś Hero z Bundesligi, jakiś Lucio, no ale to Lucio jak na obronę. Nie wiem, jakoś to zamieszam, jak trafię, nie ma co gdybać, póki jeszcze nie trafiłem, łapka w górę oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrybera, żeby być na bieżąco z dalszymi materiałami. Jeszcze muszę parę meczy w rywalce dograć, jest która godzina? 15:33 jest środa, no jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, jeszcze puchar Tymbarka muszę zagrać, więc mam nadzieję, że wszystkim wyrobię, ale oczywiście łapka w górę, subskrypcja, wiadomo, linki w opisie, Discord, Instagram, zapraszam serdecznie widza. A jak ktoś chce do naszej grupy handlowej dołączyć, dużo handlu, flipy, inwestycje, wszystko w jednym, no to zapraszam poprzez Patronite'a, można 25 zikos miesięcznie, zwraca się naprawdę bardzo szybko, nawet w jeden dzień potrafi się zwrócić, więc serdecznie zapraszam, a tutaj możemy zaraz podgląd zrobić za minutę 20 i znowu ten koleś. Ale zróbmy tak, bo parę paczek mam przygotowanych, trochę rozbudów, trochę jakichś paczek Prime, Premium i tak dalej i 10 piłkarzy 8-3+, więc otwórzmy sobie po prostu wszystko po kolei, może akurat jakiś fajny foder przynajmniej wypadnie, zagramy meczyk w rywalsach, żeby no dobić trochę tych winów do nagród, bo brakuje, a później na sam koniec odcineczko otworzymy 13, jakie 13, 10 razy 8-3+, zawsze mi się mylą te nazwy, nie wiem dlaczego, jedna wymienna paczka, chyba są tu dwie wymienne paczki, może akurat coś, no nie, dajcie w ogóle znać, czy robi liście te rozbudowy, 2 złotych rzadkich piłkarzy 8-1+, ja ich za dużo nie zrobiłem, ale no nie wiem czy zrobić, szczerze nie wiem czy zrobić, zrobiłem kilka, w pierwszej, której zrobiłem walkout trapa, no na pewno taka karta się przyda w przyszłości, pewnie niedługo jakiś hero z ikona, a mój klub jest teraz tak pusty, że masakra, ale mam jeszcze trochę kart na sprzedaż, mam na sprzedaż Volanda, tego RTTK, którego udało się trafić wymiennego, z tym, że no aktualnie jest mi potrzebny tego pucharu Tymbarka, więc nie będę sprzedawał, ale mam Volanda, mam parę informów, jeszcze dzisiaj, jak te parę meczy zagram, spróbuję coś zarobić, no nie wiem, no myślę, że tak z kilkadziesiąt tysięcy dzisiaj wieczorkiem uda się zarobić, więc będzie trochę kasy, żeby przepalić na tych 2 złotych rzadkich piłkarzy 8-1+ rozbudowy, no ale aktualnie to poza tym walkoutem to nawet ekranów nie było, jest duplikat Zlatana, przed chwilą był trafiony, ale tamten Zlatan był wymienny, prawda? No właśnie, no to wystawimy cyk 1500 kask. Ale no, dajcie znać w komentarzu, czy coś ciekawego udało wam się trafić z tych rozbudów. Mi aktualnie nie, ale mam nadzieję, że jak zrobię ich więcej, to trafię coś lepszego. A 80+ gwarancja, no. I co mi zagwarantujesz? Ekrany mi zagwarantujesz. Francuz? Nie, Mekambe, nie. Mokresny, no na tego Mekambe to ja już poluję nie wiem ile. Naprawdę, no za 2 miesiące ponad, jak nie 3. Bo nieraz było tak, że było mi stać do tego Mbappe, ale no wolałem zrobić ikonę, jakiegoś herosa, coś, tu raz trzeba było troszkę końców się pozbyć, no i ostatecznie definitywnie Mbappe nie został ani trafiony, ani kupiony, a przydałby się. Ale podglądzik się jeszcze odświeżył, więc podglądzik trzaśnijmy, no jakby wymienne coś fajnego z podglądu, to byłoby nie, no to wtedy by było, nie wiem, mi co chwilę ktoś wysyła, że w podglądzie trafił nawet takiego Benzemy, nawet Benzemę z podglądu bym przytulił, ktoś wysyłał, że Philipsa trafił, tego Road to the Final, nie wiem, ja z podglądu nic nie potrafię trafić, ale za to potrafię utrzymać winstreaka, mam nadzieję, bo mam winstreaka w rivalsach, jakbym wygrał te 5 spotkań, czekajcie, spoliczę, raz, 2, 3, 4, 5, to musimy wygrać 6 pod rząd i druga liga by została wbita. Ogólnie nie gram za bardzo rivalsów, gram tylko po nagrody, ale jeden meczyk pyknijmy, bo po pierwsze dawno nie było, po drugie, no trzeba dobić te nagrody. Na później tą paczuszkę otworzymy, tą maśniutką, 10x8-3+. Mamy naszego oponenta, pokaż co masz, proszę bardzo, Van der Sar na bramce, Lucio, Guardiola, Roberto, Carlos. No fajny składzik, trochę ten Woller mi tu delikatnie, nie wiem dlaczego nie pasuje, ale fajny składzik. Dawaj tym Brolinem, zaraz niech tu Eto się wystawi, to mu zagram, tylko wystawić się nie chcę, ale Brolin jednego ma, drugiego ma, zagrajmy na spokojnie do tyłu, do Samuela, Eto, Jarzyna, ajajaj, ale piłka jeszcze w posiadaniu, Brolin do Neymara, Neymar. No Neymar niestety bez brameczki, ale ogólnie Brolin fajnie się tam pokręcił. Ktoś mi pisał, że ten Brolin jest słaby. Nie wiem dlaczego, ale no, mi się tym Brolinem gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Brolin właśnie teraz przy piłce, niepotrzebny fake shot, ale
I tak się utrzymał, uderzył jaja turę i co? I kolejny rzut rożny z drugiej strony. Ogólnie to polubiłem właśnie inne trochę rozwiązanie rzutów rożnych. Nie od razu wrzucanie z fałsza, tylko czasem jakieś takie inne rozegranie lubię zastosować, ale no mam nadzieję, że to się teraz nie skończy groźną kontrą. Militao, no gościu też ma tego Brolina, ale czemu ten, to nawet nie jest Militao, to Neymar. Już nie pierwszy raz pomyliłem Neymara z Militao, na szczęście Donnarumma broni. Jarzyna, może jakaś mocna piła do Samuela Eto, siedzi, bam, na zielonym, właśnie tak, na zielonym, 1-0, świetna piła, a co to, nie ryczkwituj. No, już się bałem, że jakiś dziki ryczkwit poleci, ale gramy dalej. Jakby tym Fofanom może jakiegoś na zielonym longshocika, no na zielonym to nie był. Koniec widzowie pierwszej połowy, no za dużo to się tutaj nie działo, ale 1-0 jest, więc jest git. Oho, Eto, ładnie to zrobił, no może w końcu coś się zacznie dziać w tym meczu, bo aktualnie to tak przez pierwszą połowę poza tą bramką to totalne nudy. Jesteśmy już pod polem karnym przeciwnika, Brolin do Jarzyny i Jarzyna prosto w obrońcę, prościutko, no mogłem trochę lepiej to zrobić. Ładna piła od Jarzyny i Samuel Eto, ależ to było świetne podanie w ogóle, nie spodziewałem się, że w taki sposób ta piła przejdzie, ale no mamy 2-0, w końcu coś zaczęło się dziać. Po raz pierwszy jakaś groźna akcja przeciwnika, to chyba będzie, no właśnie, to chyba będzie gol. Mam na myśli po raz pierwszy w drugiej połowie, bo w pierwszy miał jedną, nie trafił, ale no teraz to już trafił. Wow, znowu niebezpiecznie i znowu mi strzelił. 2-2. Jak te podania poprzychodziły, to nie wiem, ale no to są rywalsy, więc ja już tu nastawię nieustanny pressing sobie, głębokość damy 90, szybkie konstruowanie akcji, bezpośrednie podania, duże zagęszczenie 16, no ogólnie taka taktyka na odrabianie albo na mocne atakowanie. Żeby ten mecz nie skończył się jak wczoraj Real z Liverpoolem, nie? Że Liverpool se grzecznie wygrywał 2-0, czyli ja wygrywałem sobie 2-0, a później Real wdupczył 5 bramek i się skończyło 5-2, no oby to się tak nie skończyło, ale z moją grą to tak może wyglądać zaraz, bo Neymar, dobra, nie ma bramki, zablokował. Ale no nie wiem, jak już podaję przeciwnikowi pod nogi, pod własnym polem karnym i go daję sam na sam, to chyba się nie może inaczej skończyć, nie? Neymar tam się pięknie urywa i piła to też niczego sobie, lobem. Dobra, mamy to. Nie zauważyłem tego, nie zauważyłem, że bramkarz wychodzi, ale i tak Neymar i to sobie poradził. No, Neymar dobrze gra, nie? Ale złoty Neymar to wiadomo już, na ten etap gry powiedziałbym delikatnie mało, daje radę jeszcze, ale no lepszy byłby jakiś Mekambe. Jarzyna, to podanie to było totalnie nie tak chciałem podać, ale akcję mamy fałszem, chciałem powiedzieć frontem zamiast fałszem, a jakby Fofanom zaraz tutaj jakoś lutnąć, tylko trzeba się obrócić, znaleźć kawałek miejsca, jak na przykład teraz Fofana. Jarzyna z Neymarem pograją, proste, że tak, bo jeszcze tutaj Neymar odda do Jarzyny, Jarzyna, no i jest, 4-2, no na szczęście nie skończyło się jak Liverpool z Realem, no już raczej wygranko. Ogólnie to przydałoby się zmiany zrobić, nie? Bo chłopaki to już ledwo biegają, ale najprościej w świecie mi się nie chce już, bo to końcóweczka meczu, jeszcze chciałem tu Jarzynką fałszem ładnie zawinąć, ale no, za lekko kopnąłem. Spróbujmy teraz po prostu standardowo, tak jak zawsze to robiliśmy. Proste podbicie, mocna piła, Fofana głową, no jeszcze raz, proste podbicie na Fofanę, no, zamiast głową może wolejem, ajajajajaj, no krzywo trochę, no nawet bardzo krzywo. No to jeszcze jedna akcja, co? Neymarito, gościu wyjdzie bramkarzem i się zmaduje, czy nie wyjdzie, nie wyszedł, Neymarito do Brolina, Brolin z fake shotem, no to już musi, nie? Musi być, 5-2, w sumie to skończyło się jak Liverpool z Realem, ale to ja wygrywałem od początku 2-0 i to ja wygrałem cały mecz, o, a gościu akurat herb Liverpoolu, ależ przypadek. Ale mamy wygranko, bardzo fajnie, możemy od razu iść do sklepu i otworzyć tą paczuszkę 10x8.3+. No, road to the final jakiś, wiadomo, fajnie by było dostać. Jeszcze fajniej by było dostać Mekambę. Czy w sumie to nie wiem, czy fajniej Mekambę, czy tylko Goreckę. Nie wiem. W każdym razie lecimy. Otwieramy i zobaczmy, czy dostaniemy tu coś bombowego. Jest walkout złoty, ale Portugalia, no... No dobra, Ruben Dias przynajmniej jest karta 8-8, bo w poprzedniej paczce to było max 8-8-5, ale no 8-8, 2-8-4, 1 trap 8-6, można gdzieś tego trapa oddać? Można na pewno gdzieś go oddać, żeby go nie marnować, może do tego pika. No, do tego pika 8-2+, bo tu potrzeba skład 8-2, wrzucimy tego trapiksona, gdzie on jest tutaj.
Dobra, nawrzucane, czy wystarczy? No oczywiście, proszę pana, że wystarczy. Terapik, parę 8 dwójek, 8 jedynki i mamy zrobionego pika. To na koniec będzie pika, nie paczka, bo trapa trzeba oddać. Czy coś ciekawego, czy totalny syfon? No, no jest chociaż inform. Jest chociaż inform, ale na dzisiaj, widzowie, to tyle. Dzięki za oglądanie oczywiście. Lecę grać puchar Tymbarka. Trzymajcie się, pozdro i do jutra.